Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj wracając z Piekar Śląskich, gdzie tutaj wspólnie z panem organomistrzem Robertem Szczygielskim dokonywaliśmy remontu organów, odwiedziliśmy kolegę Zbyszka Oleksiaka. Kolega Zbyszek Oleksiak to hodowca, którego wielokrotnie odwiedzamy, a dzisiaj tutaj było bardzo fajne zjawisko, bo odsuń się Robert, poczekaj, popatrzmy tutaj, takie się, może to się wydać dziwne, ale to był basenik kąpielowy zorganizowany dla gołębi. Co ciekawe, Łukasz siedział przy tym szlauchu, tutaj Łukasza też witamy. Chlapał i gołębie się same kąpały. Mamy film z tego nagrany, ale tutaj nie o to nam chodzi, bo pokażemy ten filmik, bo Zbyszek nam go przyśle. Powiedzmy tutaj, bo u Zbyszka, kiedy ostatnio byliśmy, to było 3 tygodnie temu, był bardzo ładny lot, udany. Wtedy był, przypomnijmy tylko, to był lot z 320 chyba kilometrów, coś takiego. Bardzo dobrze ci gołębie przyszły, ale tak się okazało, to nie był jedyny udany, bo wyniki, które kolega Zbyszek ma w tym sezonie, bardzo dobrze, nie chcemy zapeszyć, ale w ścisłej czołówce Polski go klasyfikują. Ale powiedzmy, jak te od tamtego momentu, kiedy byliśmy, jak te loty u ciebie szły? Już nie oglądaj tego telefonu, tylko mów. No witam wszystkich odcznych hodowców. No tak, a dzisiaj tak przypadkowo, żeśmy polewaliśmy tym szlaufem, a tu gołąbki po prostu same pokazały to, że się chcą kąpać, no nie? No i Łukasz tak po prostu zaczął polewać, a one się utworzyły, takie grono tych gołąbków i fajnie się zaczęły bawić po prostu, no i tak... Nie musiałem wcale wanienki, tylko starczyło, że ani deszcz pada. No nie, i tak się śmialiśmy z czystej oszczędności po prostu, bo zarazem po prostu jeszcze fajnie się wykąpały i chciały się kąpać, nie bałem się w ogóle tego węża, nie? I nagraliśmy taki krótki filmik, to kolegom najwyżej puścimy, nie? Tutaj będziemy mieli, a powiedz, bo wtedy, kiedy 3 tygodnie temu byliśmy, ten lot poszedł bardzo ładnie, tamten, od tamtego momentu mieliście inne loty, jeszcze mieliście 700, podejrzewam, tak? Tak. I jak ci z tych dalszych dystansów szły też? To cały czas jest praktycznie to tak, bo mamy takie mistrzostwo w tym roku utworzone w okręgu, że puchary nie są dawane za pierwsze 3 gołębie, tylko puchary są dawane za serię 10-5, to co jest w mistrzostwach Polski, nie? Także tutaj w tym roku już na cały okręg 3 takie puchary żeśmy zdobyli. To była pierwsza seria, druga i między innymi właśnie z tego 700 km mamy trzecią serię w okręgu. No i dzięki temu też utworzyło nam się mistrzostwo Polski już tam 1862, no to już jest dosyć fajny wynik, ale zarazem jeszcze będzie wyniki z rejonu będą, także jeszcze się polepszą prawdopodobnie, bo z listy rejonowej i okręgowej będzie można wziąć, nie? A jak są serie wysoko w okręgu czy w rejonie, to znaczy, że po prostu, że będzie można z nich skorzystać, nie? Przepraszam, troszkę ci przerwę, bo to zobaczmy tutaj gołębie trenują właśnie tutaj po południu, tak? Całe stado lata, tak? Zobaczę. Zobaczmy, część, jak puszczacie teraz, jakim systemem, że wszystkie naraz, tylko pewne to grupy. To zależy po prostu, kiedy ten świat, teraz trenują, a teraz samiczki, nie? Teraz samiczki trenują, tak? Lot teraz, który będziecie mieli w ten weekend, jaki to jest lot? No to już jest lot, teraz będzie... 300? Teraz będzie 702, no to będzie już lot 14 i za tydzień czasu będzie później lot dublowany, po prostu to będzie 250 z 1100 km, nie? Bruksela już, nie? Także my w tym roku mamy 16 lotów, 13 już odbytych jest. No to po tych 13 lotach tutaj no, trzeba nadmienić, że tak, w rejonie zajmujemy pierwszą pozycję na 300 osób, tutaj i w typowanych gąbkach i w szybkościowym. W okręgu też, tam już jest po 3500 i 700, zajmujemy też pierwsze miejsce w okręgu i w szybkościowym i w tym, w mistrzostwie typowanym. No w oddziale też nam się udaje tak, z 50, 10 mamy pierwsze miejsce, z całości 10 mamy pierwsze miejsce. Z 10-5 mamy pierwsze miejsce, 5-3 mamy pierwsze miejsce z przewagą 3 chyba czy 4 konkursów nawet, nie? No także po prostu no, w tym roku bardzo fajnie idzie po prostu od samego początku. No kategoria B tam mamy już dosyć wysoką, bo jest 53 i tam jeszcze też będzie lista rejonowa. Koeficjent i plus jeszcze lista będzie rejonowa, no to też tam będzie jeszcze lepiej. No i z listy oddziałowej też mamy 84, mamy w C-klasie. Także no, dosyć wyniki przyzwoite, zobaczymy. Strat też duży chyba nie macie? Strat nie ma, choć no, była tu wpadka z 700 troszeczkę, po prostu no, według mnie to troszeczkę też wypuszczającego, bo tam nastąpiła troszeczkę kłótnia między wiceprezesem, no bo też ze względów zdrowotnych była troszeczkę podmianka, no i te gołębie były wypuszczone po prostu przed frontem, nie? Także gołębie z 700, konkurs był 8 godzin, lot bardzo wymagający, no a pazurek był jako czwarty w ten sam dzień. Bo troszkęśmy, no zrobiliśmy po prostu trochę błąd techniczny, bo nie liczyliśmy, że będzie tak ciężko, bo gołębie były przetrzymane od środy, no to co mówiłem, po prostu no czwartku. No to co już mówiłem wcześniej, no czwartek, znamy te w kabinie, czasy, tak, piątek, tak, tak. Sobota, niedziela. No niektórym okręgom się udało, że było później w następny dzień z wiatrem, no ale nam się tego nie udało, bo było po prostu już gorąco wtedy, po prostu ciepło było, gołębie miały już pod wiatr, no i było co było po prostu, także...
A przy 700 km to jest niestety ogromne obciążenie, te kilka dni. No, w myśmy mieli na noc 9 gołębi, w tym miałem w serii miałem 10-4, miałem, nie? No tam bym poszedł według pierwszego swojego planu, bym miał bardzo dobrze, bo bym miał 10-5 w pierwszym dniu, tylko żeśmy dali 9 tych bardzo dobrych gołębi i to był błąd po prostu, nie, wtedy. No i no, muszę powiedzieć przykrość sprawę, że po prostu no, jedną, co miałem po 11 latach najlepszą samicę, no to poniosłem po prostu stratę. Nie ma jej? Nie ma jej. Do po prostu, dnia dzisiejszego? Do dnia dzisiejszego. Wczoraj, że przyszła po 10 dniach samiczka, też to z maratonów bardzo lubiła, to przyszła po prostu, no miała tam wcześniej 3 maratony, 3, ten na nią czekamy, nie? No ale myśmy zgubili jednego dobrego gołębia, ale koledzy no tu pogubili i w naszym oddziale z pobliskich oddziałów no to po 3-4 dobre gołębie, nie? To takie ale najlepsze. Nie ma czegoś takiego, że nagle przerywacie loty, bo są straty czy coś? Nie, nie. Nie to, tutaj... U was w oddziale to chyba nie ma takich aż wielkich po prostu... kryzysów. Niektóre z tych tam, jak się to mówi, zachodnich gołębi mogło przeczyścić, ale te nasze twarde gołębie tutaj to są przystosowane po prostu, nie? Jednak tutaj ewidentnie po prostu pokazuje teraz rynek, że no, nasze polskie gołębie w tych ciężkich warunkach dają radę, no a niektóre te zachodnie gołębie, te nowoczesne niby miały być drogie, ale to nie do końca się to wszystko sprawdza, nie? Tutaj a propos tych gołębi różnego rodzaju, które mamy, chcemy tutaj od kolegi Zbyszka, dzisiaj 15 gołębi będziemy mieli, które robimy za chwilę zdjęcia, będziemy wystawiali na aukcjach, to są gołębie podobne jakieś od tych, co ostatnio mieliśmy, czy nowsze? No bo po prostu praktycznie to utrzymujemy cały czas tą samą linię po prostu gołębi, tam jest tych 6 lin podstawowych, no nie i tego się trzymamy. Jest tam ileś tych gołębi nowych, tak jak mówię tutaj wcześniej, nie zawsze się sprawdzają po prostu, nie? Jednak no, takie loty jak w tym roku są, ja uwielbiam takie pogody, takie ciężkie warunki, normalne loty po prostu, jak w Polsce to często bywają, nie? No bo jak są lata takie, że z wiaterkiem po prostu dmucha co tydzień, no to no wiadomo, że to nawet gazety się wystawi i też przyleci po prostu, nie? Ale no tutaj to trzeba mieć w głowie, umieć się wrócić, umieć to. I nie przeszkodziło nam osobiście, jesteśmy na obrzeżu tutaj z Adasiem Piwowarczykiem, no bo tutaj mówię o Adasiu, bo też jest w trójce w okręgu na bieżąco ze mną. No i jesteśmy na uboczu, puszczamy całym okręgiem, co tam niektórzy mówią, albo może tam oddział myszków słaby. No nie jest oddział myszków słaby, bo teraz w tym roku zrobiliśmy takie coś, co ja byłem też za tym całkowicie, żeby puszczamy wszystkie 500-ki, wszystkie 700-ki i 1100 km całym okręgiem. Całym okręgiem to jest 11 oddziałów. Na razie z Adasiem Piwarczykiem jesteśmy po prostu cały czas w trójce. Ja jestem pierwszy, dominuję, Adas jest z reguły drugi, trzeci, także to się wszystko lekko zmienia też, nie? Tutaj loty, które kolegi Zbyszka są, te, które będziemy mogli za chwilkę od niego też zabierzemy, to kompanie gołębi, postaramy się to wstawić, a teraz może pomału będziemy kończyć. Tutaj jeszcze do końca sezonu gołębi dorosłych zostało u was 3 loty, tak? No 3 loty. 3 no, loty. Najważniejsze. Postaramy się tutaj jakiś na tym którymś z lotów być, ale nie będzie to na pewno teraz ten weekend, bo tam chcemy się udać do kolegi Jarka Koniecznego. Natomiast tutaj u kolegi Zbyszka się postaramy być. Natomiast loty gołębi młodych. I tutaj właśnie za chwilkę o tym powiemy, pokażemy. Tutaj między innymi mamy ten gołębi, który tutaj widzimy. O nim za chwilę powiemy, a o lotach gołębi młodych i o tym, co tutaj będziemy sobie tutaj u kolegi Zbyszka rejestrować kamerą, powiemy za chwilę. Na razie dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot. No nim wyjedziemy, jeszcze tutaj kolega Zbyszek nam prezentuje kąpiel gołębi. Popatrzymy sobie chwilkę. Na razie widzimy tylko, na razie wodą leje ten gres, a gołębi nie ma, ale one już się tutaj wykąpały. No zobaczmy. Dwa razy kąpały, to nie wiadomo czy... Będą chciały jeszcze. Z chwilą się kąpały właśnie, nie? O. Chodzą, podleci, zobacz, podleci, odlatuje i jest. No dobrze, Łukasz tu nam wcześniej nagra, to coś wytniemy, dołączymy, także... będzie wszystko tutaj na filmie. A ciągle latają, teraz te ostatnie to ty wypuszczałeś? Tak. O, widzicie, się już idą do kopania. O, podłoż, zobaczmy, skrzydełko podnosi. Ty, ale fajnie. Na górze. Słuchaj, to lepiej taki szlauch wziąć, ten, coś postawić i rozpraszać tego wody i będzie dobrze. No nic, na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobrodni na locie się spotkamy tej kolegi Zbyszka.